Panie Januszu, proszę opowiedzieć o emocjach i o wrażeniach, jakie towarzyszyły panu, kiedy dowiedział się pan, że pan zwyciężył. Ja muszę powiedzieć, że ja dowiedziałem się o 7 rano i zostałem wyrwany ze snu, bo o godzinie 5 zasnąłem, a o godzinie chyba 7.30 zadzwonił prezydent i powiedział, że jestem już wybrany i że już niewiele powinno się zmienić, chociaż wyniki jeszcze były cząstkowe, niepełne. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę to pomyślałem sobie, że jeszcze bym z godzinę pospał, ale to tak było, że przez następny dzień nie można było zasnąć, bo te emocje były jednak tak wielkie. Ja startowałem z ostatniego miejsca, postawiłem wszystko na jedną kartę, więc wydaje mi się, że te emocje były za duże i cały dzień mnie nosiło. Dzisiaj to dopiero pierwsza noc, jak przespałem i nic mi się w głowie nie roiło, że tak powiem. A proszę powiedzieć o najbliższych pomysłach i planach, które chciałby pan w pierwszej kolejności zrealizować. No pierwsze, co bym chciał zrealizować, to ja chcę zmienić Komisję Polityki Społecznej i Rodziny na Komisję Rolnictwa. Z tego względu, że jakby często spotykałem się właśnie z rolnikami, bo jak państwo wiecie, ja też dużo głosów oprócz Grudziądza dostałem z polskiej wsi, czy z naszej wsi, z naszego okręgu tutaj, czy z naszego powiatu też bardzo dużo głosów i za to serdecznie dziękuję. Więc ja chciałbym być na tych spotkaniach bardziej przygotowany. Jestem człowiekiem, który brał udział już w trzech forach w sprawie uprawy tytoniu i często spotkania z rolnikami powodują, że gdzieś tam bardzo mocno dostaję baty, a brakuje, że tak powiem, wiedzy, żeby można było argumentować to, o co rolnicy mają pretensje. Więc oprócz tego, że pracowałem tak, jak pracuję, to jeszcze myślę, żeby do tej Komisji Rolnictwa wejść. Po raz pierwszy od 1989 roku przy władzy została partia rządząca. Proszę powiedzieć, czy to jest jakaś dodatkowa szansa dla Polski, dla naszego miasta, bo jednak kontynuacja może być, tak? Ja mam nadzieję, że tak. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko kontynuacja, tylko że to będzie także jakieś przyspieszenie, chociaż kryzys robi swoje i gdzieś tam ciągle, myślę, te pomysły, które Platforma chciałaby realizować, zostają przez ten kryzys torpedowane. Także ja myślę, że to oprócz, żeby to nie była tylko sama kontynuacja, to powinno być jakieś takie przyspieszenie, bo zobaczcie państwo, co się dzieje. Dzisiaj znów byłem w mieście, spotykałem się z ludźmi i ci ludzie dzisiaj są zupełnie inni. Oni są uśmiechnięci, oni jakby nabrali takiej nowej wiary. Wybory jednak coś zmieniły, mimo że w czasie wyborów dużo ludzi jeszcze nie poszło, ale ludzie są pełni nadziei. Jeżeli stracimy, czy spowodujemy, żeby tą nadzieję zatracić, to będzie chyba największy błąd, jaki tylko będziemy mogli popełnić. Ludzie nam wybaczą to, że jeżeli nie będziemy mogli podnieść emerytur, wybaczą nam jakieś niepopularne reformy, ale nie wybaczą nam, kiedy zabierzemy im nadzieję. Przez minione 4 lata był pan z mieszkańcami Grudziądza i okolic, na dobre i na złe. Czy nadal możemy liczyć, że będzie pan nas wspierał? U mnie chyba od młodego chłopaka tak jest. Jak ja mówię, że ktoś jest dla mnie kolegą, to jest tak samo ważne, jakby był dla mnie przyjacielem. Ja przyjaciół nigdy nie zostawiam w biedzie, nie zostawię Grudziądzan, nie zostawię wszystkich, którzy na mnie liczyli i stawiali, ale też zachęcam państwa tych, którzy głosowali na kogoś innego, czy mają jakieś inne nadzieje. Chciałbym, żebyście państwo korzystali z mojego biura. To jest właśnie taki urząd, do którego państwo powinniście ze swoimi troskami, obawami i kłopotami przychodzić. Poseł jest po to, żeby spełniał, powiem nawet tak, żeby spełniał nawet wasze zachcianki. Ja jestem do tego gotów, zapraszam państwa serdecznie.